Mnóstwo atrakcji czeka na wszystkich, którzy w najbliższą sobotę będą chcieli odwiedzić zajezdnię tramwajową usytuowaną na pograniczu Zabrza i Gliwic. Z okazji dnia otwartego zajezdni organizatorzy przygotowali bogaty program zarówno dla najmłodszych, jak i starszych miłośników komunikacji szynowej. Dzień otwarty zacznie się od tradycyjnej parady tramwajów, która wyruszy punktualnie o godzinie 11 z Placu Wolności w Zabrzu. Około 11.15 mniej więcej, może 11.20 rozpocznie się wjazd tej parady na teren zajezdni. Same bramy zajezdni otworzymy już o godzinie 11, także zapraszamy, można być już od godziny 11 zacząć zwiedzanie. Udostępniamy naprawdę wszystkie miejsca, w które na co dzień zajrzeć nie można, czyli i warsztaty elektryczne, i zajezdniowe zakamarki, do których rzadko się zagląda. Będzie multum atrakcji przy okazji, bo przygotowali się nasi pracownicy pod tym kątem, żeby pokazać co nieco ciekawostek. Będzie możliwość na przykład przerzucenia zwrotnicy, będzie możliwość zajrzenia do tego, jak wygląda elektryczna centrala. Będzie można pobawić się, jeśli chodzi o dzieci, bo będzie sporo atrakcji dla dzieci, dla nich specjalny program artystyczny, a oprócz tego atrakcje w postaci dmuchańców, zjeżdżalni, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków, wszystko to, co dzieci lubią najbardziej. Myślę, że wszystkich przyciąga co roku możliwość spróbowania swoich sił w roli motorniczego. Pod okiem instruktora będzie można przejechać taką pętelkę na terenie zajezdni tramwajem, właśnie siedząc za sterami, za pulpitem. Dla tych mniej odważnych symulator pulpitu, czyli statycznie, ale także z takim elementem, który jest odtworzeniem naszej kabiny motorniczego. Poza tym oczywiście dużo muzyki, występy Magika, występy, pokaz taki gimnastyczny, do tego symulator dachowania, alkogogle, nasi partnerzy ze Straży Pożarnej także swoje atrakcje przygotowują, pokazy motorniczych na torze tramwajowym, pokaz wkolejania wykolejonego tramwaju i tak mógłbym naprawdę długo. Atrakcji bardzo wiele, nie zabraknie. Do godziny 20 bawimy się w zajezdni tramwajowej.